Ta partia jest bolesnym przykładem, który obrazuje, dlaczego niektórzy superarcymistrzowie wbijają 3300 na czeskowie, a inni wbijają 3000 czy 3100. Poszedł tutaj debiut gońca, często na tym początkowym poziomie później leci szewczyk, no ale tutaj skoczek F6, Polish Fighter szewczyka odbił, nastąpiło D3, skoczek C6, więc bardzo klasyczne podejście, no i teraz skoczek A5. Faktycznie ten goń radzi sobie tutaj świetnie, naciska na punkt F7, w wielu debiutach jest to problem, także pozbycie się delikwenta na samym starcie partii wygląda na bardzo, bardzo logiczne podejście. No i teraz hetman F3, czyli widać, że Hikaru ma tutaj agresywne podejście, ten hetman na pewno będzie zainteresowany na przykład punktem G3, skąd może atakować króla przy krótkiej roszadzie, na punkt E5 też może nałożyć presję, także ciekawe podejście. Duda po prostu wybił, rozwinął sobie gońca. Jeżeli chodzi o to hetman G3, no to często w takich akcjach można po prostu pionka oddać, ponieważ faktycznie ten hetman się tutaj aktywizuje, zdobywa materiał, no ale jednak później jest przeganiany, się pałęta, no i to jest na minus koniec końców. Czyli tutaj przykładowo D6 i po biciu wieża G8. No i teraz tak, chociażby odbicie na G2 już jest możliwością do rozważenia, natomiast przede wszystkim goniec BF2 w ogóle można sieknąć i tutaj po biciu królem widełki na G4. W związku z tym Hikaru po prostu kontynuuje rozwój, a ten hetman czeka na swój moment, żeby ukąsić. No i teraz H3, Duda goniec E6, B3, no i teraz Duda zdecydował się na H6, dosyć mi się podoba, muszę powiedzieć. Chociażby pole G5 zostało zabezpieczone. Takie związania bywają upierdliwe. No i teraz roszada, skoczek G3, A5, roszadka, no i skoczek D7. Czyli widać, że jedna i druga strona w dosyć logiczny sposób się tutaj zawodnicy rozwinęli. No i teraz z uwagi na to, że sytuacja na hetmańskim raczej przyblokowana, sytuacja w centrum tak samo, no to tutaj widać, że raczej akcja przeniesie się na skrzydło królewskie, więc Duda odchodzi tutaj skoczkiem, żeby zrobić miejscówkę dla swojego hetmana. No i ten hetman wchodzi tutaj do akcji, propozycja wymiany odrzucona. No i tutaj Duda zagrał hetman G5. Komputerkowi może się to nie podoba, bo tutaj faktycznie ten hetman jest przeganiany, więc lepiej było od razu iść na H4, no ale cała koncepcja sama w sobie jest okej, czyli czarny na pewno chciałby tutaj przeprowadzić F5, to F5 nie będzie łatwe do zrealizowania, no ale na pewno jakieś tam G6 z planem F5 i dalszy marsz tutaj na królewskim, no to wygląda naprawdę całkiem zgrabnie, trzeba powiedzieć. No i teraz mamy wymianę na E3, hetman odbił, wieża E8, no i wieża E8 to już mi się tak średnio podoba. No ja oczywiście chciałbym grać to G6, no tutaj skoczek B5 może być dosyć upierdliwe, no ale chyba nie ma wielkiej tragedii. Pole C7 się zabezpieczy, no jedyny minus jest taki, że tutaj biały może forsować remis, tak? No bo może w ten sposób latać skoczkiem, no ale dobra, no czarnymi remis no nie jest złym wynikiem. Także okej, to F5 byłoby tutaj spełnieniem marzeń, no ale dobra, wieża E8 też jest to okej koncepcja, na przykład pojawia się teraz plan manewru skoczkiem na G6, skoczek na G6 jak najbardziej by się przydał, bo później na F4 mógłby wlecieć i na F4 ten skoczek radziłby sobie świetnie, także interesująca koncepcja w partii A4. No więc totalna blokada. No to czarny B6, czyli ewidentnie zawodnicy się tutaj dogadali, że na hetmańskim blokujemy, bawimy się na królewskim. Biały król H2, no to hetman G5, ponownie propozycja wymiany odrzucona. No i Duda tutaj pomalutku faktycznie fajnie się zaktywizował. Wydaje się, że troszeczkę Hikaru nie miał pomysłu na tę sytuację. No i tak ustawił strukturę pionową po białych polach. To akurat logiczne, no bo czarny oczywiście ma białopolowego gońca, więc te piony gońca ograniczają. No ale jednak figury białego tak niemrawo ustawione. No i to sprawia,
że tutaj Duda fajnie skoncentrował swoje siły na królewskim, no i teraz tylko czekać, aż to F5 finalnie nastąpi, no i tutaj atak na królewskim będzie naprawdę niezły. No dobra, więc w partii wieża DE1, czarny król H8, no i skoczek C2, czyli widać, że jedna i druga strona siły przeciąga w tym kierunku. Goniec D7, skoczek C3, no to powtórka, no i biały skoczek E2. I teraz, kiedy ten skoczek odszedł, no to faktycznie Duda wykorzystał tę okazję, no i przywalił tutaj ruchem F5, bardzo logiczne podejście. No ale cóż, Hikaru to nie jest zawodnik z pierwszej łapanki, wie o co chodzi, więc ma świadomość, że jeżeli teraz nie skontruje, no to Duda go po prostu na skrzydle królewskim zajedzie. No więc zostało zagrane F4. Hetman Dudy odszedł, no i teraz nastąpiła wymianka. Tam Duda się zaczaił na piona C2, no ale biały obronił, no więc hetman się wycofał, no i tutaj doszło do takiej sytuacji. Ogólnie cała ta akcja z całą pewnością na plus dla czarnego, bo wysunięty pion F5 jest raczej tutaj problemem, a nie siłą. Więc czarny będzie tym punktem z całą pewnością zainteresowany. No tylko zauważcie pewną różnicę. Na szachownicy walka jest wyrównana, ale na zegarze no to już nie do końca. I to jest właśnie ta delikatna różnica. Oczywiście Duda no jest słabszy w szachach klasycznych. No różnica jest tam kilkudziesięciu oczek, więc no to są zawodnicy Duda oraz Hikaru, którzy oczywiście równą walkę toczą w szachach klasycznych. Natomiast w szachach błyskawicznych Hikaru po prostu dochodzi do tych samych wniosków co Duda, ale znacznie, znacznie szybciej. No i może się wydawać, że te kilka sekund no nic nie zmieniają. No ale jednak kilka sekund przy każdej decyzji, no i okazuje się, że po 30 ruchach Hikaru zachował 30 sekund przewagi, no i teraz pod presją czasu Duda musi się tutaj gibać. Oczywiście za każde posunięcie jest dodatkowa jedna sekunda, no ale prawda jest taka, że ta jedna sekunda, no to wystarcza, żeby cokolwiek kliknąć, nie? No w sekundę się nie zastanowisz, tak? Więc w trakcie, jak przeciwnik myśli, to ty musisz zaplanować, co chcesz zagrać, bo jak nie zaplanujesz, czymś cię tam przeciwnik zaskoczy, no to w sekundę po prostu nie zdążysz zareagować, przegrasz na czas. No i w partii hetman E3, goniec C8, wieża F2, wieża F7, czyli Duda tutaj faktycznie ruszył do ataku, biały się zabunkrował, więc goniec przeszedł na B7. No i tutaj sytuacja na zegarze faktycznie się teraz wyrównała. No, wyrównała, prawda. No i teraz widać, że z całą pewnością będą dymy, bo ciągle dużo figur na desce, król czarnego został osłabiony, no więc będzie tutaj wesoło. No i Duda się zasłonił, no i tutaj podstawił, bo można było zbić na F6. Bardzo ciekawy motyw. Jeżeli wieża zbije, no to wieża bije F8 i odbicie hetmana. No a co innego zrobić? Jeżeli tutaj wieża odejdzie, no to już hetman sobie odejdzie. Więc tak jak widzicie, fajna sztuczka, Hikaru przeoczył. I to, że Hikaru przeoczył, no to jest oczywiście błąd. Natomiast wydaje mi się, że to jest cenna umiejętność Nakamury. On pod presją czasu nie stara się zagrać idealnie. A wielu szachistów ma ten nawyk z szachów klasycznych, że czasu jest sporo, no i trzeba się chwilę zastanowić, zagrać idealnie. A on ma w nosie granie idealnie. Chodzi o to, żeby przeciwnik leciał na tej kruplówce, żeby miał parę sekund na zegarze. No i chodzi o to, żeby robić jakieś sztuczki, jakieś problemy natury taktycznej. No i niech się przeciwnik męczy. No i teraz hetman G6, skoczek D5, wybicie, skoczek D7, skoczek się zaktywizował. No i tutaj Duda faktycznie po tych liniach H i G, no
miał jakiś potencjał. No ale też oczywiście Nakamura solidnie się tutaj pobronił. No i doszliśmy finalnie do takiej no bardzo, bardzo mocno zablokowanej sytuacji. Jedynie jest tutaj opcja, że coś na tych liniach się wydarzy. No i skoczek Dudy też bardzo ładnie ustawiony, bo któraś figura Nakamury ciągle musi bronić. No i tutaj zawodnicy chodzili w kółko. No i teraz nastąpiło skoczek E3. I skoczek E3 jest dużym błędem, ponieważ Nakamura założył sobie najpewniej wymianę, ale wchodzi wieża F4. I ta wieża na F4 jest pieruńsko aktywna, no i ma oczywiście wyśmienite wsparcie pionów. Skoczek G2 w partii, no to nastąpiła wymiana. No i tutaj można było walnąć E4. Po E4 no wieża musi bronić pionka, więc to sprawia, że Duda przejmuje linię F, no i tutaj Polak miałby naprawdę dużą przewagę. No ale zobaczcie, co się dzieje na jego zegarze. 2 sekundy, skoczek E4, skoczek C5, więc tutaj Duda robi wszystko, żeby po prostu nie przewalić na czas. No i to jest właśnie ten moment, kiedy wychodzi główna siła Nakamury. Nakamura, poza tym, że jest topowym arcymistrzem, jest naprawdę mocny w szachy, no to jest też naprawdę mocny w klikaniu myszką. On po prostu bardzo szybko operuje myszką. Na primówach też często leci. Faktycznie Nakamura no, ćwiczył. To zawodnik chory na bulety. Ćwiczył oczywiście to szybkie naparzanie. No i według mnie to jest właśnie ta różnica, która sprawia, że Polish Fighter trzyma ranking w przedziale 3050-3120, tak około. No a Nakamura tak pomiędzy 3250 a 3300, kilkadziesiąt się telepie. To jest właśnie ta szybkość klikania. Bo umiejętności, no okej, Nakamura na pewno jest trochę lepszym szachistą, no ale jednak są zbliżone. Ale umiejętność klikania myszką, no to Nakamura ma na znacznie, znacznie wyższym poziomie od Dudy. No i teraz zobaczcie, bicie na H4, król się tutaj aktywizuje, król E8. No i teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje na zegarze Dudy. Duda oczywiście stara się tutaj trzymać gardę, no ale jednak zajmuje mu to 0,9 sekundy, żeby zareagować. Za każdy ruch dostają dodatkową sekundę. No a Nakamura leci tutaj znacznie szybciej, utrzymując te 7 sekund. No i teraz patrzcie, co się tutaj odwaliło. Biały dalej się aktywizuje, choć pozycja ciągle w równowadze. Prawidłowo się tutaj Duda broni. No i patrzcie teraz. Wieża G8 wykonał, mając 1/10 sekundy na zegarze. Więc naprawdę milimetry, żeby przegrać na czas. Nastąpiło G6, co jest błędem, ale zostało szybko zagrane. No i Duda 0,3 sekundy na zegarze wykonał posunięcie. No i oczywiście dostał dodatkową sekundę, więc finalnie sekunda przecinek 3. No i teraz wieża F7, no i pozycja Nakamury zrobiła się tutaj wygrana. No i zobaczcie, jak szybko on te ruchy wykonuje. On sobie nabija ten czas, no a Duda oczywiście ma tutaj problem. No i ten błąd faktycznie, no prawie przegrana na czas, no na czas Duda finalnie nie przegrał, no ale pozycję tutaj wypuścił, dwa piony mniej, no to oczywiście się tutaj nic nie wyczaruje. No i teraz biały król tutaj kasuje wszystko, co chce, no i jeszcze na koniec widły. No i tak jak widzicie, Nakamura nawet sobie czasu nabił. Więc do tego momentu Duda walczył jak równy z równym, ale na tej kroplówce, gdzie już zawodnicy schodzą na 5 sekund, 3 sekundy, no to tutaj Nakamura naprawdę pokazuje tą swoją mocarną szybkość. Podobnym zawodnikiem jak Nakamura, jeżeli chodzi o szybkość klikania myszki, no to jest na przykład Erik Hansen albo Andrew Tang. No to są zawodnicy, którzy lubią sobie ponaparzać bulety przez 10 godzin dziennie. No i faktycznie ryje to banie według mnie, bezapelacyjnie, no ale też zawodnicy naprawdę bardzo, bardzo szybko klikają dzięki temu.
No a Carlsen śmieszek. Carlsen akurat na myszce nie jest taki szybki, no ale on za to szachowo odstaje od całej reszty, no i po prostu gromi oponentów. Natomiast szkoda, kurczę, tego momentu, bo tutaj no faktycznie 2 sekundy były na zegarze, nie? Więc no co możesz zrobić w 2 sekundy? No zagrać pierwszy ruch, który ci przyjdzie do głowy, tak? No tutaj zabrakło tego E4. Zabrakło tego E4, bo w pozycji jest jedna otwarta linia, no i tutaj wieża gdzieś musiałaby odejść, no bo oczywiście piona trzeba bronić, no i to pozwoliłoby Dudzie faktycznie przejąć tę linię F, no i tutaj już kompletna dominacja. Wieża lepsza, skoczek lepszy, jak ta wieża gdzieś wejdzie, to wtedy król przebija się na E5, no i to jest oczywiście bardzo duża przewaga. Także zobaczymy, czy na którymś etapie swojej kariery Jan Krzysztof Duda zrobi jakiś trening szybkiego klikania, no bo póki co no tego mu troszeczkę brakuje, żeby z takimi właśnie Nakamurami wojować. Ja z własnego doświadczenia wam powiem, że kiedyś wkurzyła mnie Nemsko, mnie wkurzyła, że jestem dziadem i jestem za wolny, powiedziała. No i ja powiedziałem, że no to możemy zrobić meczek w bulety i ją rozwalę i będzie mnie przepraszać. No i faktycznie przez 2 tygodnie sobie bulety ćwiczyłem tam. Damian Lewczak mi sporo podpowiedział, siedziałem codziennie, ćwiczyłem klikanie myszką. Ćwiczyłem sobie też to klikanie pól, jest takie chess.com/vision, możecie sobie szachownicę w ten sposób poznawać, ja sobie ćwiczyłem szybkość klikania, no i faktycznie tam no, mój standardowy ranking buletowy tam podbiłem o 200 oczek w te 2 tygodnie, jak sobie to poćwiczyłem, no i meczek oczywiście wygrałem, no ale później przestałem grać bulety, bo to jest po prostu totalnie idiotyczne, ale faktycznie widać, że ta szybkość klikania no, ma po prostu kolosalne znaczenie.